dzień dobry, w tle słychać ultra szum, ponieważ robimy lampę. Osobny film z tą lampą pojawi się na kanale, także spokojnie oczekujcie, jeżeli będzie, to tutaj wam go wrzucę i dodam. A jeżeli bym zapomniała, to mi przypomnijcie w komentarzu i na pewno tutaj wrócę, bo tak mi się też zdarza. Ja sprzątam teraz kuchnię, bo muszę dać Mikołajowi coś jeść. Otworzymy sobie zakupy, które tutaj czekają. Tymczasem, a co wam chciałam powiedzieć, słuchajcie, jeden wielki hałas tutaj jest, ponieważ Mikołaj swoje gra, tata swoje gra, Krzyś. Dzisiaj w nocy miałam tak ultra ciężką noc, od godziny w pół do drugiej, tutaj jest do wariatów, nie? Od godziny w pół do drugiej do godziny 4:30 siedziałam w łazience i wiadomo co robiłam. Albo zatrułam się skórką z pomidora, albo to jest jakaś jelitówka, chociaż mało prawdopodobne, ponieważ nigdzie nie wychodziłam przez piątek i przez sobotę i niedzielę, a złapało mnie dopiero dzisiaj nad ranem, więc powiem wam, tragedia. Jest godzina 12, ja dalej nic nie przełkłam, nawet nie piję wody, a wiem, że powinnam, ponieważ od razu biegnę do łazienki i wiecie, tak to wygląda. Czy biegłam. Biegłam w nocy. Teraz rano już jest ok. Przespałam się i to miałam takie te kilka godzin i teraz już jest spoko. Natomiast boję się wypić tej wody, żeby tam nie pobiec znowu. Jestem głodna, ale nic mi nie może przejść przez gardło, bo się po prostu boję, że będę miała znowu takie ekscesy łazienkowe. No ale cóż, zrobię sobie kawę, może kawa mi wejdzie, bo pierwsza nie siadła, ale może druga i napiję się tej wody, bo powiem wam, że tak mi się chce pić i to też nie jest dobrze, żeby się odwadniać. A teraz wołamy Daleń. Daleń! Tak, ja wiem, że ty zawsze przychodzisz. Daleń ma trochę ciężej. Dalia! No ile raz mam wołać? Jeszcze tylko brakuje takiego z góry. Co? Biedna, wystraszona. To czemu nie szczekasz? Zawsze szczekasz. O, aż ci serce pije. Damy tabletkę, tak? Dobra. Dajemy tabletkę. Ale tutaj trzeba być sprytnym. Tutaj takie parówki, co Mikołaj wyrzucił. Ale oczywiście muszę dać obojgu, nie tylko Daleni, ale Alita też musi coś dostać, no bo ona widzi smakołek, a nie widzi coś w środku. Daliusz! Są takie, słuchajcie, takie tabletki dwa razy dziennie Daleń dostaje. Jeżeli ktoś nie wie, to okazało się, że Daleń ma chore serduszko i właśnie musi być na tabletkach i temu dajemy jej regularnie te tabletki. No ale teraz jest o wiele lepiej. Siad. Muszę zawsze sprawdzać, czy zjada. Czasami coś wypluje. O. Okej. To teraz Alitka, tak? Proszę. Tak siedzisz, Mikołaj, jakbyś też chciał kawałek dostać. To jest to, co nie zjadłeś, Miki. No, ale wracając do Dalenia, bo jakby nie było, Dalenio to część rodzinki, więc powiem wam co i jak. Krzyś sobie zrobił kawę i sobie o niej zapomniał. Ostatni czas miała taki jakby psi kaszel czy coś. Wyglądało to mniej więcej tak, jakby miała katar i pociągała nosem. Nie chciałam o tym mówić, ale stwierdziłam, że może wasze psiaki mają takie objawy i żebyście nie zwlekali z czymś takim i od razu udali się do weterynarza i też będziecie mogli zaproponować strumień, pod którym trzeba się jakby leczyć i posprawdzać. Okazało się, że takie pociąganie nosem to jest jakaś nieszczelna zastawka w sercu, no i tam się zbiera woda jakaś gdzieś tam w płucach i no, tłumaczy mi to, ale powiem wam, że byłam tak przerażona,
Nawet ciężko mi o tym mówić. Natomiast Daria dostała tabletki. Jest o wiele lepiej, przestała tak kaszleć. Kaszle tylko, czy ta pociąga nosem, jak jest zmiana pogody, o czym nas informował weterynarz, że takie psiaki sercowe po prostu są takie wrażliwe na zmiany pogody. Jak się ma zrobić ciepło, albo jak ma zacząć padać deszcz, no to widzimy, że się gorzej czuje. Jest taka bardziej osowiała i tak dalej, natomiast tabletki bardzo dużo pomogły. Obserwujemy ją, jesteśmy cały czas pod kontrolą weterynarza, jeździmy co miesiąc na wizyty. Weterynarz powiedział, że gdyby tabletki przestały jakoś tam mocno działać... Miki, co ty jesz? No, dziękuję. Nie wolno. Że gdyby tabletki przestały działać, to wtedy trzeba się skontaktować, zmienimy dawkę albo rodzaj tabletek. No, oprócz tego okazało się, że Daria jest też alergiczką. Miała taki czerwony brzuch, zakrwiony i tak dalej, cały czas go wylizywała. Szukaliśmy, szukaliśmy, w końcu znaleźliśmy. Jest uczulona na kurczaka. Odkąd nie dostaje... Widzicie, że ja szukałam karmy, żeby nie było kurczaka, ale znalazłam. Więc odkąd zmieniliśmy karmę na taką totalnie bez kurczaka, bo powiem wam, że bardzo ciężko jest znaleźć taką karmę ze względu na to, że kurczak jest jakby mimo wszystko najtańszym mięsem i on jest, nawet jeżeli macie na przykład tam wołową karmę, czy tam karmę jagnięcą, to i tak jest ona zapychana kurczakiem, a tylko tam jakiś procent to jest tam to mięso, które jest na opakowaniu. Więc naprawdę trzeba się naszukać, ale znaleźliśmy, jest o wiele lepiej, też nie dostaje tych wszystkich smaczków takich kurczakowych. No z tym było jeszcze ciężej niż z tą karmą. Czasami się coś tam zdarzy, bo się mi zapomni albo Krzysiowi. Tak jak ostatnio mieliśmy kości z kurczaka po obiedzie, no i one sobie lubią poobgryzać, ja im daję tylko te końcówki z kości, obgryzają i zapomniałam sobie i dałam Daleniowi, no po prostu debil. I od razu widziałam, że ten brzuch zaczyna być znowu czerwony i zaczyna się lizać. No nie, Mikołaj, robimy amciu amciu, mama sobie tylko kawkę zrobi. A gdzie robimy lampę? To wam też powiem. Zobaczymy, czy ta kawa mi w ogóle wejdzie dzisiaj, nie? Teraz. Ale chce mi się kawy. Nie wiem, co ja włączyłam. Nie, americano, nie. Kurwa. Mówię wam, że ja ten ekspres jest mądrzejszy. Bym spaliła ekspres drugi. No debil, nie? Ja się na błędach nie uczę. Drugi bym spalił. Ja chyba naprawił, ale się spociło. Ja dzisiaj nie powinnam niczym ruszać, bo ja jestem jakaś tępa, nie? No nie, Mikoś, ty nie słuchaj takich rzeczy, żebyś nie powtarzał. Co chciała powiedzieć? Lampę robimy do kuchni. Będzie ona jakby przed nami i ona będzie z takim z taką półeczką, żeby mogła coś zielonego na nią poukładać. Że nie chcieliśmy tylko takiej zwykłej lampy, tylko żeby to była taka lampa z bonusem. Nie jest to nasz pomysł, bo zainspirowaliśmy się u mojej przyjaciółki, bo ona ma przepięknie zrobioną tą lampę i to też jest taki jej projekt, więc myśmy stwierdzili, że robimy większą trochę. Ze względu na to, że mamy no, tutaj dłuższą trochę wyspę niż ona. No i żeby to kupionie wyglądało, ale ona ma przepiękną tą lampę. I stwierdziliśmy, że chcemy identyczną i to jest najlepszy pomysł. W ogóle taki światło daje moja koleżanka, to w ogóle ma taki zmysł do aranżacji wnętrz, że ona ma tak przytulny dom. Marzę, żeby mi się też tak udało ogarnąć wszystko. Tyle takich smaczków, że wow. No, więc zobaczymy. Mam nadzieję, że mi też się uda tak ogarnąć. To po pierwsze. No i Krzyś właśnie teraz szlifuje tą lampę, no bo trochę z tym roboty jest. Mimo wszystko niby drewno zeszlifowane, a to jednak nie do końca. Ja nie wiem, czy coś w tym vlogu wyrobię, z tym, że chyba pokażę te zakupy, bo tak się mi dobrze rozgadało. Chciałam wam dużo rzeczy powiedzieć i zapomniałam, co chciałam. Aha, no, mam nadzieję, że mi taka kawa przez przełyk przejdzie, bo inaczej to lipa. Mikuś, tu cię posadzimy, dobrze? Będziesz tutaj jadł? To uważaj, jak otwierasz szufladę.
wszystkie szuflady idą. A, wiem co chciałam wam powiedzieć. Nasz młody jest aktualnie ultra zainteresowany kwiatkiem. Chodzi o tego kwiatka, który stał tam i on bardzo lubi tamto miejsce. Teraz mu się zaczęły listki sypać, więc one faktycznie są jakieś ultra wrażliwe. Ale Mikołaj kocha z niego ziemię wyciągać. I będziemy tutaj coś kamuflować, żeby nie był ten kwiatek dla niego taki atrakcyjny. Proszę. Super! Mamusia ci naleje wody. I jaka taka natórka? Dobra chyba, nie? Kupiłam Mikołajowi pierwszy taki kubek z rureczką. Mieliśmy z Twist Shake'a, zgubiłam tą rureczkę prowadzącą. Teraz mamy z B-Boxa, wy polecaliście mi na Instagramie. No ale woli butle, nie? Mama może też taką lekką kanapkę zrobić. Bez skórki! Jesus! A, wrócę do tego, czemu myślałam, że spaliłam ekspres. Słuchajcie, bo wiecie co zrobiłam kiedyś? Mieliśmy stary ekspres, stary, bo to był taki komisowy. Ten poprzedni, jak mieszkaliśmy na mieszkaniu. Przeakcja, bo gdy on się tam płukał, to ja tak bezwiednie, tak jak dzisiaj zresztą, wyciągnęłam mu po prostu zbiornik na wodę. No i się zatarł, bo nie miał z czego pociągnąć tej wody. No a ten, jak się okazuje, ma zabezpieczenie, także mogę to dodać do testu. Bałam się tego cholernie. Chociaż wiecie co robi, bo mamy Latte Go Express i wiecie co on robi? Czasami spieni mi mleko, daje normalnie cappuccino jak zawsze, czasami spieni mi mleko i nie doleje mi kawy. Normalnie ją zmieli, wyrzuci, wypłucze pod ten ekspres, ale nie ma kawy. No i mój mąż mi nie wierzył oczywiście, po czym jemu też tak zrobił, no i mi uwierzył. Dobra, chwila prawdy, żygnę czy nie żygnę, nie? Bardzo dobra, nie tak dobra jak jestem całkowicie na chodzie, ale całkiem niezła, ale muszę coś zjeść, powiem wam, bo ja już zdycham. Ja dzisiaj będę na jakichś takich lekkich kanapkach chyba. Mama, tak. Nawet nie mam pojęcia co chłopakom na obiad zrobić, bo wiecie, jak ja nie jem, to nie ma pomysłu. Połknięte? Super! A następną kosteczkę zjesz sam? Spróbujesz zjeść sam, Miki, spróbujesz sam do buzi dać, tutaj masz kosteczkę i do buzi am-am, zrób do buzi am-am, no zrób am-am, pokaż jak dajesz do buzi kosteczkę, kanapeczkę, super, patrz, mamusia też je. Brawo! Piątka. Tak, super. Proszę bardzo. Tu kosteczka. I do buzi. No, mama też robi. Am, am. Jemy razem. Am. Teraz ty do buzi. Am. Do buzi. Zrób am, am. No teraz ty. A. Zrób am. Brawo! Super! Bardzo ładnie. W międzyczasie byliśmy w Lidlu. Krzyś dorwał kolejne ściski, bo potrzebował. Ścisków nigdy dość. A one mają... bardziej, że jak my robimy non stop coś. One mają 30, więc spoko. Wystarczające na razie dla mnie. Później mi się przydadzą na tą metrowe. Tak, bo idziemy z tym coraz głębiej, nie? Bo idziemy z tym coraz większe. No, o to chodziło mi generalnie. Uszczypałam się. Dobra, rozpakujemy sobie zakupy, a potem wyprzedaż. Wyprzedaż? Co mi sprzedasz? Kochanie, że jestem twoją żoną, to się samo sprzedało. Dobrze się potrafiłam sprzedać, nie? Dobry interes zrobiłaś. Ja to mam łeb. Masz łeb do interesu, no. No, wyciągnęliśmy z samochodu truskawki, które leżały tam 4 dni. A truskawki takie drogie. Nie, truskawki nie. Czereśnie. Ale...
No, drugie chyba są. Ale nie, ja chcę, byłem za innym. Martusia wolała te jasne, ja chciałem te ciemne. Pewnie będzie jak Kasia, z kiełbasą. A nie mów tak. To jakby zacząłeś mówić, to powiedz mi, o co chodzi z kiełbasą. Wolicie jasne czereśnie czy ciemne? Mój sąsiad miał jasne i po prostu on miał przepyszne czereśnie. Przedwczoraj byliśmy w Wałhanie. Byliśmy głodni, więc wzięliśmy sobie po bułce i chcieliśmy kiełbasy do tego, tak po prostu do samochodu, żeby sobie zjeść. No i ja zawsze wybieram kiełbasę. Martusia rzadko wybiera kiełbasę. Znaczy ale ja zawsze próbuję wybierać kiełbasę. No. I wybraliśmy, ja wybrałem swoją, Marta wybrała swoją, żeby po prostu zobaczyć, kto będzie miał rację. Lepszą. Tak. Kto wybierze lepszą i kto lepszy ma zmysł do wybierania kiełbasy. No, moje, najpierw zjedliśmy moją, moja była przepyszna, tak. A no, dobra. Była znośna, była po prostu dobra, świetnie ze skórą jak na byku. Świetnie doprawiona, jakoś nie widziałem, żebyś pluła skórą. Bo ja zjem o wiele więcej rzeczy niż ty. No, więc mi bardzo smakowała kiełbasa i później, po tym jak już zjedliśmy sobie po kawałku, to wyciągliśmy Martusi kiełbasę, która była... obrzydliwa. Obrzydliwa. Wyplułam. Normalnie wzięłam kęs i ją wyplułam. Psy już się ucieszyły. Chociaż dałam Alicie i najpierw ją odłożyła i na nią popatrzyła, więc... Nie wiem, czy to dobry znak. Idę po tego małego, bo już widzę tylko zachodzące za horyzontem stópy. 90% tłuszczu miała około i 10% mięsa. 5% mięsa, ale reszta to soja i górki to. Śladowej ilości. No, także więc... Tak to wygląda. Ja dalej męczę się z lampą, którą sobie wymyśliliśmy. Dzisiaj cały dzień ją szlifowałem. Strasznie długo na to schodzi, bo wymyśliliśmy sobie, że ona będzie dwukolorowa. Gdybyśmy wymyślili, że to jest jeden kolor, to już by była pewnie pomalowana cała i gotowa. Natomiast ze względu na to, że to jest dwukolorowa, to trzeba było każdy element osobno szlifować. Ale i tak jestem tak zmanipulowany, że uważam, że razem to wymyśliliśmy. Kochasz żonę? Kocham żonę. Jak kochasz żonę? Au. Na tyle, żeby zrobić dwukolorową półkę. Lampę. Lampę, przepraszam. Lampopółkę. O rany boskiej, nigdy nie skończę. Kocham takie projekty, które się wydają, że to będzie jeden dzień, a to się będzie ciągło tydzień. Pachnie bobasem. Mm. Czemu pachnie bobasem ta stopa? Ciekawe jak smakuje. Chyba dobrze smakuje. Czemu się bawi witaminą D? Mikołaj, czemu się bawisz witaminą D? Tata pyta. Mikołaj. Co to masz? Kto ci to dał? Mama? Mama, tak, mama dała witaminę D. Patrz Mikołaj, kupiliśmy ci kaszę pęczak, bo lubisz. Idę. Proszę Państwa, następne kupiliśmy coś słodkiego, nie dla Mikołaja, on jeszcze nie zna tego smaku, a więc jest to dla mamusi, czyli Kinder Chocolate. Jak sprawdzam, kaloryczność to jest beznadziejna, bo za duża, ale pyszne. Kupiliśmy również czereśnie, czyli czuć pinioc. Nie tankowaliśmy się jeszcze dzisiaj, bo normalnie byłabym aż tak. Kupiliśmy chleb, w Lidlu byliśmy. To jest bardzo dobry chleb, wygląda tak. Co tam jeszcze, Mikołaj? Wyciągaj. Mama zaraz będzie. O, Mikołaj, no to wyciągaj. Trzymaj. Kupiliśmy skyr. Mikołaj pokazuje skyr, bo mama ogląda dietetyków i mówią, że skyr jest lepszy niż jogurt naturalny. Tak wszyscy mówią, przekazuję dalej. Kupiliśmy marchewki ultra cienkie, żeby się szybko gotowały. Kupiliśmy szyneczkę dla Mikołaja, 100% kurczaka w kurczaku. No nie, 91% kurczaka w kurczaku. To i tak. Chociaż mam wrażenie, że psia karma czasami ma więcej niż kiełbasa, którą kupiłam ostatnio ja. Kupiliśmy rodzinną paczkę kurczaka. O, przepraszam, dobry wybrać. Kupiliśmy kolejny skier. Mikołaj, nie jest. O Jezus, nie jest tego jeszcze. No nie umyłam ci. To czekaj, umyję ci. Nie ślęgle, Mikosław, nie dam rady. Nie jest tego. Panie, umyj marchewkę. Kupiliśmy dla taty piwo. Właśnie tego szukam. Tak? Umyję ci marchewkę. No, tata jak umyje marchewkę dawaj. Mikołajowi, to weź, dostanie weź piwo. Nie wkładaj tego. A! Ułóżmy to ładnie.
ale czemu ty tą drugą stronę? Kochanie, odkrój mu tą drugą stronę, której... Proszę. Czysta jest. Proszę. Bo on to je. I tak tego nie zje. Teraz pewnie nie będziesz chciał jeść, nie? Kupiliśmy jeszcze więcej marchewek, ultra małych, bo to są takie, wiecie, cienkie, małe marchewki. Jakby były w połowie jeszcze mniejsze, to byłyby baby. Kupiliśmy majonez lidlowy Kania, ponieważ bardzo dobry i tani. Dżem, ponieważ jest 100% i bardzo dobry, a poprzedni mi spleśnił. Kupiliśmy Mikołaj jeszcze spaghetti bolognese. To są takie awaryjne słoiczki, bo Mikołaj jest z nami, ale awaryjnie muszę coś takiego mieć. I to jest 12 miesięcy, czyli za dużo. Oraz zupkę jarzynkową z cielęcinką na 5 miesięcy, czyli za mało. Ale Mikołaj czasami ma ochotę zjeść sobie zupę. Wy też nie każdą zupę musicie gryźć, nie? Dobra, i kupiliśmy ostatnią rzecz z tej torby, czyli kapustę. Oj, nie rzucaj, bo to szklane słoiczki. Jeszcze mamy drugą torbę, słuchajcie. Proszę Państwa, otwieramy kolejną torbę. Każdy jest zainteresowany, co Tomaszewscy kupili, ale ostatnio widziałam, że dużo osób na vlogach torby otwiera, także będziemy mieć rodzinne otwieranie zakupów. Mamy tutaj kurczaka, fileta z piersi kurczaka pociętego w paski, ponieważ był tańszy niż ta paczka rodzinnego kurczaka, ale stwierdziłam, że zamiast wziąć trzech takich, wzięłam jedną taką, bo czasami lubię zjeść kotlety. Kupiliśmy nektarynki ultra twarde. Kocham twarde nektarynki. O, kocham, kocham. Mama, też nektarynkę? Mama dzisiaj nic nie zje, ale ja kupiłam, co sobie zjem jutro, bo ja dzisiaj jestem tylko na rosole. To czekaj, ugryzę ci kabel. Czyli jednak coś zjem dzisiaj. Trzymaj i jedz. Bardzo dobre. Lubię takie twarde. Kupiliśmy masło. Mówiłam, że czuć pieniądz w tych zakupach. Barszczyk dla tego oto małego mężczyzny. Kupiłam makaron spaghetti, potem szłam, zobaczyłam, że jest inna półka z makaronami spaghetti, które były tańsze. Ale potem popatrzyłam, że ten ma kilo, a tamte mają 250 i dlatego są tańsze. Ktoś nie popatrzył, tylko zobaczył cenę i odłożył ten makaron i wziął inny, no bo jak leży gdzieś makaron, tam gdzie leży nie powinien, to wiadomo o co chodzi, nie? Ale ja nie poddałam się, wzięłam italiano style spaghetti. Mamy parówki, ponieważ Mikołaj czasami lubi sobie tak kąsnąć parówkę. Kupiliśmy łososia, a pacyficznego, podobno lepszy atlantycki, ale pacyficznego, takiego w całości jeszcze nie mam. Mój mąż nie lubi łososia. Nie rozumiem dlaczego, wy lubicie łososia, dajcie znać. Ja bardzo lubię, chociaż tego jeszcze nie jadłam, więc nie wiem czy lubię. Mikołaj bardzo lubi ryby generalnie, Mikołaj bardzo lubi ryby, więc będziemy jeść razem z mamusią, tak? Kupiliśmy również mleko, ponieważ nie wiem jakim cudem, ale u nas mleko idzie jak woda, a używamy go tylko do kawy. Morał z tego taki, że pije za dużo kawy, więc powinnam łykać magnes. Cytrynę, z którą Mikołaj w sklepie absolutnie nie chciał się rozstać i mieliśmy taki wyk, znowu ją pokazałam. O dobrze, nie zainteresował się. Strasznie wrzeszczał, gdy chciałam ją skasować. I ostatnia rzecz. O nie, nie, nie. Ostatnia rzecz to W5 do czyszczenia zmywarek. Jest tańszy niż finish, który zawsze biorę, bo to są dwie w cenie jednego. Jeszcze nie czyściłam tym zmywarki. Zobaczymy dzisiaj, czy będzie czysta. I kabanosy. Koniec zakupów. Idziemy dalej. Co, nie smakuje ci? Dobre. Mama pewnie za chwilę ją zwróci, no ale okej. Na zmianę marchewa i brzoskwinka to jest nektarynka. Nie uczy dziecka źle nazw. Chyba niespecjalnie dobre. Co robisz?
Ale ugryzłeś. Am, niam, niam. Teraz jak się udało ugryznąć, to lepiej. Dajcie znać, czy rozpakowywanie zakupów ze sklepu spożywczych tak zwanych się wam podobało.